tamtym tekście Bundestagu jest napisane właśnie, że to jest Magna Carta wypędzonych w Niemczech, albo że to jest właśnie taki bardzo, taki milowy krok do pojednania z Polakami i z Czechami i tak dalej. Ale nawet to słowo pojednanie nie pada w kartce wypędzonych. Ani słowa o tym, nic, zupełnie. Tam jeszcze w dodatku, to teraz historycy nawet tego nie krytykowali, ale można było to jeszcze dodać, bo karta wypędzonych została podpisana częściowo przez dawnych nazistów, przez SS-manów. I trzeba uznać, i właśnie to, tego brakuje ciągle jeszcze w społeczeństwie niemieckiego, trzeba uznać, że wśród wypędzonych, wśród uchodźców byli oczywiście też sprawcy. To byli naziści, byli SS-mani, byli naziści. No i właśnie mówi się ciągle właśnie nasze ofiary, właśnie używa się ciągle tylko to słowo nasi wypędzeni i zapomina się o tym, że właśnie ci wypędzeni kiedyś byli częściowo, oczywiście nie wszyscy, też sprawcami. Jednak ta uchwała tych historyków jest bardzo ważna w Niemczech i wszystkie gazety, wszystkie media pisały o tym i no najpierw było takie milczenie, o! Co się stało. I właśnie ta karta wypędzonych, no wszyscy ciągle powiedzieli i mówili, że to jest właśnie taki znak pojednania i tak dalej, a historycy zawsze powiedzieli, że wcale to nie jest prawda i trzeba badać to wszystko i dokładnie zobaczyć, co jest napisane właśnie w karcie wypędzonych. No i teraz ostro protestowali i to pierwszy raz no, całe społeczeństwo patrzy rzeczywiście, czyta rzeczywiście, co jest napisane w tej karcie.